Cześć wszystkim, nazywam się Max, jestem w zastępstwie za Bartka, mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić, bo opowiem o czymś zupełnie innym, niż Bartek planował. Ja jestem tym człowiekiem, który się zazwyczaj tapla bardzo głęboko i nisko, poziomowo, że tak powiem, w AI-ach ostatnimi czasy. To znaczy ostatnimi czasy to jest tak mniej więcej od 2000... Pierwszego roku <noise> zasadniczo. W 2007 roku nastąpił taki bardzo fajny moment. To był taki moment, gdzie okazało się, że w robotyce bardzo fajnie można było stosować takie coś, co się nazywało OpenCV. Można było analizować obrazki, można było wykrywać, czy są to ludzie, czy zwierzęta, można było robić cuda niewidy. Takie rzeczy, które w tamtych czasach okazywało się, że małe zespoły mogły dostarczać naprawdę fajną wartość do dużych klientów. OpenCV było projektem open sourceowym. Zostało zjedzone praktycznie, żywiąc, przez świat, i praktycznie każda kamera, która prawdopodobnie teraz na nas patrzy, jest wyposażona właśnie w fragment tej biblioteki, która analizuje, ile osób znajduje się w tej chwili na sali i gdzieś tam sobie to zapisuje. Więc jest to wszechobecne. Mówiliśmy dzisiaj troszeczkę na ten temat, że wow, ChatGPT, rewolucja AI. Z mojego punktu widzenia żadnej rewolucji nie ma. Tak naprawdę po prostu zaczęliśmy rozumieć, że mamy narzędzia. Tak więc wszyscy bawiliście się czatem GPT. Kto nie bawił się czatem GPT, poprosiłem teraz, żeby podniósł rękę, żebym wiedział, że mam inaczej mówić. Wszyscy się bawili. Super, dobra. Jest super fajne, pomaga nam napisać wierszyk dla naszej, naszej córeczki na weekend. Pozwoli nam e, przemienić jakiegoś maila, jak napisać odpowiedź, bo mi się nie chce myśleć, bo wczoraj była gruba. Impreza zasadniczo rzecz biorąc, jest do wszystkiego i do niczego. W momencie, kiedy zaczniemy patrzeć na. LLM -y, czyli właśnie te duże, e, duże systemy językowe jako na całość, okazuje się, że troszeczkę zwariowaliśmy na punkcie jednego pseudoproduktu, który pojawił się na rynku, niczego nie umując OpenAI, bo zrobili mistrzowski ruch, dając po prostu zabawkę w ręce ludzi. Kolejnym krokiem, który powinniście Wy wykonać, żeby nie zaspać, bo naprawdę to jest już ostatni dzwonek, żeby nie zaspać w tym momencie, a czas płynie nieubłaganie szybko i to pokazuje ostatnie miesiące i szczególnie dzień wczorajszy, bo GPT-4 i niedługo nam się skończą cyferki, jak to będzie tak galopować, że można samemu budować rozwiązania i to tutaj akurat się nie zgodzę z Jackiem do końca, że można to robić w zaciszu sypialni. Można generalnie rzecz biorąc zacząć i powinniście wszyscy zacząć, w zaciszu sypialni, budować swoje boty, pisać sobie crawlery, ułatwić swoje własne życie i obcować po prostu z tą technologią, z tego względu, że ona nie śpi, ona na was nie poczeka zasadniczo rzecz biorąc. Natomiast oczywiście są wielkie projekty, tak pokazywałeś się Jacku i bardzo fajnie pokazałeś, jak jest szeroka tak naprawdę, jak jest szerokie spektrum całej branży. Ja dzisiaj wam powiem, że generalnie to co się będzie działo w sypialni, jak ten Henryk gdzieś tam z, dajmy na to Katowic coś wymyśli, to tak, może skończyć w ja jako jeden z ML trainerów, jakiś super prompt master i tak dalej, albo równie dobrze to może być jakiś produkt, którego jeszcze nie jesteśmy świadomi, bo nie wiemy, że rozwiąże jakiś bardzo żywotny problem, który nas dotyczy na co dzień, jakieś nudne rzeczy, tak. Przeskakując dalej. Było mówione wcześniej, bardzo fajna, fundamentalna rzecz została powiedziana tutaj na scenie. W ogóle świetna preska, muszę powiedzieć, Jasku. Bardzo fajne. Dużo rzeczy od ciebie będę kraść teraz. Natomiast te duże modele językowe brzmią bardzo groźnie. Taki chat GPT, w momencie, kiedy mówi się, a zajrzyj sobie tam jest strona internetowa, klikasz sobie, on ci odpowiada, jest troszeczkę łatwiej strawić tego typu. Pseudorewolucję, która się pojawiła pośród nas. Więc tak, gorąco polecam dalej korzystać z czatu GPT, ale miejcie świadomość, co siedzi pod maską. Jak tak naprawdę zostało to narzędzie zbudowane, do czego ono służy? To jest narzędzie do robienia hypu. W praktyce generalnie mamy nudną definicję. Będziecie mieli to preskę. Jeżeli ktoś będzie chciał ją dostać mailem, piszcie. Tam na końcu będzie mój adres. E-mail. Dostaniecie pewnie także linka, więc będziecie mogli sobie popałzować. Możecie sobie poczytać. To wszystko jest w internecie, więc nie chcę was, was tym zanudzać. Więc przeskoczymy sobie dalej. Najważniejsze jest to, żebyście zrozumieli, że jest tych llm więcej niż jeden. Wszyscy mówią teraz GPT, 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 ale tak naprawdę po prostu w Google ludzie się przewracają w tej chwili patrząc co się dzieje, dlatego że oni to tak naprawdę wymyślili. Pierwsze prace, które się pojawiły na temat dużych modeli językowych to były prace, które nie zostały prawidłowo zrozumiane. Natomiast na dzień dzisiejszy należy patrzeć na, na to, co się dzieje, jak na wielkie pobojowisko i trwającą bitwę. To jest po prostu średniowiecze, gdzie wszyscy się naparzają po głowach, i inaczej do tego nie można podchodzić. Pojawił się OpenAI ze swoim czatem GPT. Pokazał najpierw, ja pamiętam czasy, gdzie było GPT-2, jeszcze open source, GPT-3, teraz 3 piątka, Turbo, teraz 4, już nie nadążę za tymi kolejnymi cyferkami. Pojawił się Microsoft ze swoim Bingiem, który tak naprawdę wziął gotowca z OpenAI i zaczął go readaptować, nightly buildy i, build i generalnie zderzał się z rzeczywistością, bo rasizm, bo e, sytuacja geopolityczna źle opisana, bo czy Tajwan jest krajem, czy nie. Czytaliście to wszyscy w internecie, więc wiecie z czym się zderzył Microsoft w praktyce. E, mamy dodatkowo Microsoft GPT, czyli tak naprawdę dokładnie to samo, co robi OpenAI, tylko pod szyldem Microsoftu. Mamy jeszcze jakieś inne starsze rzeczy, tak jak Berty, Roberty, te piątki, Gishard, Electris, to generalnie dla takich pierników jak ja, bo o tym nie trzeba na dzień dzisiejszy pamiętać i można o tym zapomnieć. Mamy także Google, które zbliża się teraz bardzo dużymi krokami, bardzo szybciutko i oni są naprawdę dobrzy w tym, co robią i trzeba pamiętać o tym, no kurczę, jestem w budynku właściwie Google, więc nawet nie muszę słodzić specjalnie, ale Lambda zamiesza na rynku. To będzie coś, też dużego, tylko będzie bardziej duże dla mnie, bardziej duże dla firmy Jacka. Dla Was najprawdopod najprawdopodobniej mniej, bo drugi raz tego hypu, który zrobił OpenAI, już się nie da powtórzyć. To jest taka sytuacja, jak kiedyś ludzie nie mówili internet, tylko na ostrada. Jesteśmy bardzo bliscy tego momentu, gdzie nie będzie LLM, tylko będzie GPT. BARD będzie jako część. Y produktów Google, bo nie powiem, że część przeglądarki, wyszukiwarki czy czegokolwiek innego będzie po prostu wszędzie najprawdopodobniej poczynając od waszego smartfona przez G Suite i stanie się tak transparentną częścią waszego życia, jak się tego jeszcze nie spodziewacie. Ale idźmy dalej, bo chcemy pogadać o praktyce. Chat GPT ma wiele ograniczeń, tu było kilka słów padło i tak dalej. On jest rasisto, on generalnie jest nakarmiony całym internetem. Owszem, był moderowany, ale to moderowanie nie wystarcza. Więc w praktyce to, że teraz jest neoliberalny i ciągnie troszeczkę w stronę lewicy, bo da się go popchnąć to strona, ale równie dobrze może być nazisto, jeżeli chcecie z niego zrobić nazistę. Więc ostrzegam Was, że generalnie rzecz biorąc, Chat GPT jest sumą naszych doświadczeń i tego, czym nakarmiliśmy internet. Jakbyśmy dobrze tego nie moderowali, przy takiej ilości parametrów jest niemożliwe stworzyć model, który będzie perfekcyjny. Więc idąc dalej, musimy się pogodzić z jednym faktem, że to nie AI tworzy AI, tylko my tworzymy AI, więc będzie tak samo niedoskonałe jak my, bo karmimy im to, tym samym, czym my jesteśmy w internecie. Nie muszę chyba tłumaczyć, kim jesteśmy w internecie. Przechodząc dalej, czym jest taki chat GPT od strony, od yy, zaplecza? Jakbyśmy o tym pomyśleli jako o produkcie, który miał nas omamić, yy, wysłać nas na krzywej wzrostowej natychmiast stronę słońca i wow, to jest po prostu rozwiązanie wszelkich problemów. By the way, to jest oczywiście Stable Diffusion tutaj na ekranie po prawej stronie, bo po co brać stoki i płacić za to, kiedy sam sobie mogę wygenerować. Yy, to jest taki silniczek, który generuje. Tu było powiedziane, że są różne rodzaje, jest tak zwany completion, czyli taki, który dokonuje zakończenia naszego zdania, czyli my rozpoczynamy, on kończy, my wklejamy jakiś większy kawałek tekstu, on próbuje to w jakiś sposób zakończyć. Musicie myśleć o tym, jak taka maszyna w kasynie, którą ciągniecie za wajchę i ona na podstawie jakiegoś tam algorytmu próbuje dobrać pasujące słowa do tego, co powinno być dalej. Troszeczkę bardziej skomplikowane jest w przypadku czatu GBT, gdzie udało się zmusić, tak naprawdę przygniąć troszeczkę kolanę ten silnik, który bardzo nie chce tego robić, do odpowiadania rzeczowo w większości przypadków na nasze pytania, czyli wykonywanie poleceń. E, oczywiście w modelu completion można było to, to samo uzyskać, oszukiwało się, że jest to forma dialogu przez QA, e, czyli dawało się jakiś kontekst, dawało się pytanie, rzucało się miejsce na odpowiedź i odpowiedź była generowana przez system w ramach kompletacji tego zdania, które tam zostało wygenerowane. Natomiast no, zasadniczo czat GPT to jest takie GPT troszeczkę ubrane w inne szaty, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym jednym bardzo, bardzo istotnym aspekcie, że czat GPT został stworzony do tego, żeby być naturalnym, naturalnym takim silniczkiem do rozmowy. Bardzo szybko przeskoczymy sobie do tego, jak było tworzone GPT, jeżeli chodzi o modele, bo to jest bardzo istotne. E, ten model był szkolony pod pewnym kątem, żeby był nagradzany za określone czynności, które wykonuje, w cudzysłowie czynności, bo tak naprawdę on nic nie wykonuje, to jest poniekąd po prostu prosty algorytm, tylko bardzo duża ilość danych do wykonania. E, on stara się spełnić nasze oczekiwania. Nasze oczekiwania zostały w pewien sposób skwantyfikowane i on jest nagradzany w momencie, kiedy wykona coś dobrze. Metoda kija i marchewki, tylko że w tym przypadku jest mniej kija, bardziej marchewka, więc on stara się robić jak najdłuższe wypowiedzi, które będą miały sens, co powoduje bardzo często halucynacje, bo on bardzo chce odpowiedzieć, ale nie za bardzo już na temat, więc zaczyna nam uciekać z tematyką, dojdziemy jeszcze, co to są te halucynacje. Zasadniczo w dużym skrócie musicie pamiętać jedne rzeczy, że to jest po prostu idiota. Teraz y, to, co jeszcze robi dodatkowo ChatGPT, co jest bardzo przyjemne, to jest to, że oni zbierają nasze dane. Tak samo Microsoft u siebie, więc zasadniczo systematycznie douczają system. Co było widać w pierwszych dniach, kiedy Bing tylko wystartował i tam się pojawiały na Twitterze przefantastyczne historie, <grytania> w kogo można było zamienić, jak bardzo złego Binga można było zrobić, żeby była ta Sydney, był ten Venom. Gorąco polecam, żeby sobie poszukać na ten temat informacji, bo to jest wspaniała lektura do poduszki można naprawdę się uśmiać. Y, Zasadniczo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, te systemy to nie są systemy samouczące się, to jest da bardzo dalekie od agi. to jest bardzo dalekie od takiej generalnej sztucznej inteligencji, to jest tak naprawdę stosunkowo prosty w swoich założeniach algorytm, który próbuje zgadywać jak powinien zakończyć zdanie. W momencie kiedy mamy to w pamięci, dużo łatwiej nam się będzie myślało o tym jak budować prompty, w jaki sposób zmusić ten system i nagiąć do naszej woli, żeby on wykonywał nasze polecenia w rzeczywistości. Do dojdziemy jeszcze do inżynierii promptów, bo to jest duży i ogromny temat, a czasu bardzo mało. Chat GPT zasadniczo różni się od typowego GPT jedną zasadniczą kwestią, taką najbardziej odczuwaną. On stara się imitować człowieka w trakcie rozmowy z nami. To znaczy chce, żebyśmy my czytali jego wiadomości na takiej zasadzie, tak jakbyśmy rozmawiali po prostu z kolegą czy lub ekspertem w jakiejś konkretnej dziedzinie. Więc to powoduje, że automatycznie Chat GPT staje się w pierwszej takiej linii najbardziej użytecznym narzędziem i GPT teoretycznie staje się nieprzydatne. Co nie jest prawdą, za chwilkę dojdziemy jeszcze do, do tego, że nadal można z powodzeniem stosować da Vinci i inne modele do innych rzeczy. Teraz e, dodatkowa rzecz, musicie wiedzieć o tym, że jeżeli korzystacie z czatu GPT, no to podpisaliście cyrograf, że korzystacie z tego modelu w określony sposób, więc będąc na tej stronie internetowej wklepujecie rzeczy, które są skarmiane, y, są popychane dalej i będą używane teoretycznie rzecz biorąc do tego, żeby uczyć ten system dalej, ale analogicznie to, co wy otrzymacie, to jest przefiltrowane przez pewne mechanizmy moderacji, które mają uniemożliwić wam uzyskanie przepisu na skonstruowanie bomby, Albo na przykład pytanie, jak najlepiej zarobić pieniądze, co było też w sytuacji właśnie Sydney i Venom, czyli że najlepiej skandlować narkotykami według czatu GPT, bo to jest najszybsza ścieżka, oczywiście największe ryzyko, żeby zarobić miliony. Więc na samym końcu można dodać jeszcze te dodatkowe cechy, które posiada czat GPT, które powodują, że. Teraz, w tym momencie, bym powiedział, rany to jest bezużyteczne narzędzie. Ono jest zupełnie niepewne. Generalnie ciężko wyciągnąć jakiekolwiek fakty. Nie można na nie wpłynąć. Teoretycznie jest zupełnie przydatne. To jest zupełnie, to jest całkowita nieprawda. Ono miało stworzyć hype. OpenAI miało stać się podmiotem, który jest na ustach wszystkich. I to im się dokładnie udało uzyskać. Nagrody. Po, po, pooglądacie sobie screenshoty, generalnie rzecz biorąc, bo tak będzie szybciej. Lewicowo-libertańskie, tak jak mówiłem. W jaki sposób było szkolone? To jest jeszcze jedna dodatkowa informacja bardzo istotna, dlatego że czat GPT jest wysoko nagradzany za długość odpowiedzi, czyli że on będzie starał się wygenerować jak najbardziej kwiecistą wypowiedź na zadany temat. Poniekąd powinien dzięki temu uzyska, uz, powinniśmy uzyskać sytuację, że nie będzie pomijać żadnych faktów. Prawda jest taka, że niestety jest to wstęp do tego, żeby pojawiały się halucynacje i pojawiały się rzeczy, które faktami już nie są. Przeskakujemy dalej, jak wygląda czat GPT pod maską i to jest fantastyczna rzecz, bo wspominał o tym Jacek wcześniej, że to są gigantyczne serwerownie, zazwyczaj to są karty Asetki, które są absurdalnie drogie, jest, są ich ogromne dziesiątki, setki i tak dalej, tak to jest prawda, no generalnie w domu nie zbudujecie czatu GPT, nie, nie zbudujecie GPT, nie zbudujecie tak ogromnego modelu językowego i to jest fakt, żeby to zrobić potrzeba mieć Więcej niż darmowy ticket, że tak powiem, na Google Colaba i troszeczkę więcej niż inwestycja w wysokości tam, nie wiem, 10, 100 milionów dolarów, bo po prostu koszta samego stable Diffusion, który jest tak naprawdę dużo prostszy do ćwiczenia, sięgają około 25 milionów dolarów rocznie. Jeżeli chodzi o same koszty związane ze szkoleniem ich modelu językowego używanego tego Open 2.0, który jest używany w Stable Diffusion. Stable Diffusion jest. Jest furmanką w porównaniu do Audi, którym jest GPT. To są tak ogromne różnice w kosztach i w komplikacji ilości parametrów, które tam występują, więc nie, nie próbujcie tego robić sypialni. Aczkolwiek muszę o jednej rzeczy wspomnieć, która jest też ciekawa, że w innych przypadkach możecie z powodzeniem wykorzystywać swoje karty graficzne, jeżeli macie odpowiednią ilość albo odpowiednio mocną kartę graficzną. Tam została wspomniana karta graficzna, która ma 24 GB pamięci. To jest RTX 3090 albo 4090. Idziecie do sklepu, kupujecie. Nie jest to abstrakcyjnie droga karta, bo już Ethereum umarło, jeżeli chodzi o kopanie, więc można taki sprzęt pozyskać do domu i budować własne modele, na przykład do Stable Diffusion. Oczywiście podpieramy się modelem open source'owym, ale jesteśmy w stanie szkolić i rozwijać ten model w określonym kierunku. Z kolegami Artur Kurasinski mnie zaprosił do dzikiego projektu gdzieś w okolicach grudnia, zapytał się, Max, ty robisz te jaje, chodź zrobimy takie coś, lęca, robi te podobizny ludzi, że są jak z kreskówki albo z jakiegoś komiksu albo że są z kosmosu. Zrób takie coś. No i dwa tygodnie później odpaliliśmy naszą własną usługę. E, tak, to jest ta tak zwana druga usługa, która zawsze przegra z pierwszą, ale to nie ma znaczenia, bo się nauczyliśmy i to do tej pory zarabia fajny pasywny przychód lecący w tle. Super. Ale jak to zrobiliśmy? Mamy serwerownię, która jest w Warszawie, mamy serwerownię, która jest w Los Angeles i one są na, naprawdę u naszego wspólnika w sypialni w Los Angeles. Mieszczą się po prostu stare koparki Ethereum, które generują te obrazki dla klientów. Dało się to zrobić dwa tygodnie, najwięcej czasu zajęło nam webmasterka, żeby generalnie rzecz biorąc, co się będzie podobać, ten kolor czy ten kolor. Reszta rzeczy była stosunkowo prosta, więc dlatego zachęcam was do takiego sypialnianego hackingu, dlatego że bez oddolnej inicjatywy, no po prostu będziemy cały czas korzystali po prostu z wielkich narzędzi. Systemy naturalnego dialogu. To są te całe NLG i tak dalej. Znowu sobie będziecie mogli to zobaczyć w szczególe. Trzeba pamiętać jedne rzeczy, że te systemy polegają na tym, że jest jakiś impad, czyli my coś do nich wsadzamy i one muszą zrozumieć, o co nam tak naprawdę chodzi, jakoś sobie skwantyfikować te treści, zwagomiarować i tak dalej, coś z nimi zrobić, przetworzyć je w określony sposób, a żeby wy wyrzucić w naszą stronę wynik. E, I ten wynik, generalnie rzecz biorąc, jest generowany na zasadzie takiej, że musi spełnić określone wymogi, które są podyktowane przez algorytm. Dla większości osób, i tu idę o zakład, 90% ponad startupów, które będą robiły cokolwiek w ai ta wiedza nie ma żadnego znaczenia, bo nie będą dotykały w ogóle tej dziedziny, będą posługiwały się wstępnie przygotowanymi modelami dostarczonymi przez GPT, albo będą latały na Bloomie ze stability AI, albo jakimkolwiek innym systemie jak Colossus, Meta ostatnio wypuściła właśnie LAMę. Jest tego już bardzo dużo. W praktyce... Liczy się to, jak to się wykorzysta ostatecznie, czyli tak jak VR, który jest wspaniały i ma fantastyczny hardware, ale content jest królem, jeżeli nie mamy czego oglądać w tych goglach. No ta technologia raczej nie wejdzie do mainstreamu. Dalej idąc, będziecie mogli sobie to zobaczyć. Ten proces zwany uczeniem maszynowym, tutaj było wspomniane, to jest dziedzina wiedzy, która jest bardzo szeroka, bardzo głęboka, jest dużo fajnych opracowań. Ale znowu, 90% startupów nawet nie będzie musiało zaglądać do tego typu opracowań, dlatego że znowu będą tworzyły narzędzia. Narzędzia, które korzystają z większych graczy i będą od nich uzależnieni. Niestety będą się rozbijać właśnie o tą sytuację, że OpenAI zmienia na przykład reguły gry, stary model znika, nowy model się pojawia, wasze API już nie jest kompatybilne, albo nie generuje tego, co powinno wcześniej generować. I chatboty znajdujące się gdzieś tam na drugim końcu świata zaczynają wypluwać z siebie rasistowskie treści do klienta, waszego klienta. I jest zderzenie z rzeczywistością. Ała! No to poprzedni biznes, jak oparłem na Facebooku, to ten nowy to też był głupi pomysł, żeby tylko na OpenAI go opierać. Przeskakujemy dalej. No mamy czat GPT, który jest aktualnym królem. Jest, nikt nie powie, że nie jest tym królem. E, mamy dalej GPT 3, trzy piątkę. teraz za chwilę będzie czwórka dostępna dla szerokich mas, dla niektórych osób już za zamkniętymi drzwiami jest dostępna i można się nią pobawić. E, zasadniczo ja tutaj powinienem postawić znak równości, dlatego że te... Obydwie rodziny to jest tak naprawdę jedna rodzina, tylko jest inaczej reprezentowana, że tak powiem, rynkowo, jeżeli chodzi o to, co jest oddane do waszej dyspozycji. Dalej, na co powinniście jeszcze zwrócić uwagę, to jest na to, co się dzieje z Microsoftem i w kwestii OpenAI, -a. dlatego że tam się dzieje bardzo dużo. Wszyscy słyszeliście o Bingu, że Bing jest super inteligentny, da wam przepis na upieczenie babeczek, a z drugiej strony wytłumaczy, w jaki sposób napisać CV. Zasadniczo będzie robić podobne rzeczy do czatu GPT, poniekąd jest na podobnym silniku pod spodem. Natomiast to, co się pojawi w pakiecie Office i to, co za chwilę Google jeszcze wyląduje w ramach G w Docs'ach i tak dalej, to jest dopiero coś, czym my powinniśmy się zainteresować. Nawet jeżeli nie robimy startupu, który ma siedzieć na AI-u i zarabiać na tym grube miliony, to skupmy się na tym, żebyśmy my przynajmniej mieli wolne wieczory, dlatego że te AI weźmie ciężką robotę z naszych barków i wykonają za nas. Dam Wam jeden prosty przykład. Ilość informacji, która ostatnio pojawia się na temat AI w internecie, to jest może bullshitu, które mam perełki i w ogóle jest mnóstwo tych informacji, ciężko jest to przejeść. Moje ostatnie poranki wyglądają w ten sposób, że wstaję i zamiast 15 czy 30 minut przeglądać newsy, to ja przeglądam je godzinę albo półtorej, jeszcze muszę zrobić, zrobić fact check, bo pojawiają się różne rzeczy, że ha, wszczepimy elektrody do mózgu człowieka i on będzie w stanie generować obrazki tam za pomocą stable division. No super, fajnie, nie? Sci-fi, ale nie, dziękuję. Więc... Zasadniczo rozbija się to o to, że ja nie jestem w stanie skonsumować takiej ilości treści. Co zrobiłby każdy normalny człowiek? Olał to i przestał konsumować takiej ilości treści. Ja nie jestem normalny, chcę nadal je konsumować, ale nie mam na to czasu. Więc zrobiłem sobie bota, który crawluje internet, robi sumaryzację tych wszystkich newsów i codziennie rano dostaję po prostu taką piękną, jednostronicowe wypracowanie razem ze źródłami, gdzie mogę sobie to przejrzeć. Możecie się zapytać, ale dobra, Bing robi dokładnie to samo. Przecież możesz wpisać po prostu zapytanie i zrobić to w Bingu ale ja jestem tego typu leniem, który lubi po swojemu i to mi dostarczy te informacje, których ja chcę, a nie te informacje, które Microsoft chce mi dostarczyć. Co więcej, nie był to projekt na dwa tygodnie i nie sprzedaję, tylko, tylko napisałem to po prostu w jeden, nawet nie weekend, tylko jeden wieczór, bo, bo jestem leniem. Jasper. To jest fantastyczne narzędzie. Copywriterzy, którzy widzieli Jaspera w akcji, stwierdzili, eee, ale do czego, bo ja nie rozumiem, a, bo to coś pisze, tak? Ale ja też piszę, przecież jestem copywriterem. Jest gigantyczne zderzenie dwóch rzeczywistości w momencie, kiedy trzeba postawić naprzeciw siebie komputer z klawiaturą, z Jasperem odpalonym, a z drugiej strony copywritera, który robi to od 5-10 lat. Zderzenie dwóch rzeczywistości. Natomiast ci, którzy się nauczyli, ci wygrają i ci nie wyledzą z roboty. Bo prawda jest taka, że taki copywriter to jest pierwsza osoba do odstrzału w tej chwili w większości firm. Jego robotę można wykonać za pomocą czat GPT, tak naprawdę nie potrzeba nawet Jaspera. Jeżeli ktoś będzie w miarę ogarnięty i nauczy się jak pisać prompty. Natomiast są takie osoby, które fantastycznie potrafiły wykorzystać tę sytuację. Patrzcie, mamy narzędzie, które ma naprawdę fajną dokumentację, możecie zobaczyć filmiki, jak z tego korzystać, i tak dalej. To jest wasz asystent, taki asystent copywritera, którego wykupujecie sobie za psie pieniądze i możecie sobie z niego korzystać i generalnie nie zostajecie z tyłu. I to jest świetny przykład, jak można zwodzo, zwodować projekt, który wykorzystuje yy, bieżącą sytuację rynkową pustki, bo tak naprawdę tych projektów jest odgroma, ale Jasper robi to dobrze i on się sprzedaje ludzie przedłużają swoją sasową licencję o kolejny miesiąc, co jest najlepszym kwantyfikatorem tego, że po prostu to jest to czego ludzie potrzebują. Gorąco was zapraszam, żebyście sobie zobaczyli Jaspera przy okazji, bo jest to świetny przykład, jak naprawdę przeciętne narzędzie, ale wycelowane bardzo precyzyjnie w konkretną grupę odbiorców, potrafi po prostu działać. Lecimy dalej. Mam jeszcze Lambda, Google BART. to będzie duża rzecz, która nas czeka. To będzie lecieć w nas jak lawina. Jesteśmy w budynku Google, więc mogę tak powiedzieć. Mam nadzieję. Mamy systemy generatywne do grafiki wideo. E, a propos tego wideo, które pokazywałeś, e, znam ten projekt. To jest taki bullshit, że to się w pale nie mieści, więc to jest stworzone stricte w studio. Siedzę mocno akurat w tematach graficznych i wideo i mogę Wam powiedzieć, tak, zgadzam się, 6 miesięcy takie rzeczy będą, ale jest jeszcze na, na to troszeczkę za wcześnie. Trzeba trochę dotrenować modeli, trzeba znaleźć metodologię, w jaki sposób to powinno działać, trzeba się nauczyć, bo wszystkie narzędzia wokół nas już są. Nie trzeba tak naprawdę nowych badań, tylko trzeba stworzyć. E, opakowanie do tego, które będzie narzędziem, które będzie potrafiło robić to, czego chce klient, a nie my. E, tak czy siak, gorąco was zapraszam, Midjourney, Stable Diffusion i Doli, dwójka, no to są takie rzeczy na wyciągnięcie ręki, naprawdę trzeba się tym bawić. E, szkoda, że nie mamy więcej czasu, bo byśmy pogadali dłużej na temat Stable Diffusion i Midjourney, bo to jest bardzo ciekawy case, dwa zupełnie totalnie różne projekty, jeżeli chodzi o podejście do tego, e, czy generujemy to u siebie, czy u kogoś, czy mamy dobry model w przypadku Midjourney, czy mamy Stable Diffusion, które generalnie rzecz biorąc jest jak... Jest straszny. Dopóki własnego modelu nie wytrenujecie, to tam straszne rzeczy tylko da się robić. Wszystko dalej. Mamy 11 Laps. Bardzo serdecznie też zapraszam. Powinniście się zapoznać z tematem, bo jest to duża rewolucja na horyzoncie, jak działa głos. I nie mogę tutaj nie wspomnieć jeszcze o jednej dodatkowej rzeczy w drugą stronę, bo panowie i panie z 11 Lapsów są w stanie generować kopię waszego głosu, który jest praktycznie nieodróżnialny. Co więcej, nawet w innym języku, czyli możecie gadać na przykład. Po francusku, pomimo że nigdy nie uczyliście się tego języku, języka i możecie sobie zrobić audiobooki, możecie sobie robić voiceovery do filmików itd., itd. Narzędzie, które po prostu działa. Z tego się korzysta i ono już jest gotowe. To nie jest, że jest zapowiedź czy filmik na YouTubie, kiedyś ci sprzedamy usługę, która będzie działała w ten sposób. Nie, po prostu wchodzicie na stronę rejestracji i ogień, to działa i nie trzeba się nad tym zastanawiać. W połączeniu z Whisperem, czyli fragmentem GPT takim odpryskiem po stronie GPT-a, możemy z drugiej strony przekształcać głos naszego klienta w sposób dotychczas niespotykany, jeżeli chodzi o jakość, w pisany angielski. Ale robi to w sposób, który jest niewiarygodny. Teraz łącząc te dwie technologie, znowu jesteśmy uzależnieni od zewnętrznego dostawcy usług, ale jesteśmy w stanie zwodować w ciągu dosłownie dwóch tygodni nową usługę, która polega na tym, że nasze GPT, które jest gdzieś tam po środku, nasz bot nie dość, że potrafi słuchać, to jeszcze potrafi gadać. Wszystko na wyciągnięcie ręki. you <sniffs> I w telegraficznym skrócie. Amazon ze swoim dużym modelem językowym Meta, która świeżutko wyszła, czyli Lama, która jest dostępna. Bardzo fajna, szczególnie, że można ją po prostu odpalić dosłownie na Macu czy na jakimś pececie. E, Bajdu też szykuje wielką bombę, która gdzieś będzie po ich stronie. Ciekawe, czy granica pozwoli im przejść w naszą stronę. Stability. AI, i, e, bo Stability. AI robi Stable Diffusion, ale oni mają także Bloom'a, czyli też mają swój duży model językowy, który budują u siebie pod własnym dachem, który daje radę. Nie jest tak dobry jak GPT. Właściwie nic nie, na razie nie jest tak dobre jak GPT. I Wodzimierz z Henrykiem na koparkach Hetereum. Naprawdę nie nie doceniajmy tego, dlatego że gdybyśmy cofnęli się w czasie, i w zeszłym roku byśmy się tutaj spotkali, to spotkanie o AI dotyczyłoby troszeczkę innej tematu, bo nie mielibyśmy aż tak dużej ilości ciekawostek, które mo można było wyrzucić na ekran i o nich wspomnieć. Skacząc dalej. Rozwój GPT. W momencie, kiedy macie tego GPT w zaciszu swojej sypialni, nazwijmy to w ten sposób, albo, nie wiem, biura, firmy i tak dalej, i chcecie zbudować jakiś produkt oparty na, na GPT-cie, i Nie mówię tutaj specjalnie o czacie GPT, tylko mówię stricte o GPT o OpenAI lub od Microsoftu, to powinniście zapisać sobie albo zrobić zdjęcie, bo te trzy pojęcia będą wam towarzyszyły cały czas. Zasadniczo embedding, fine tuning, prompt engineering to są takie trzy rzeczy, które nie są straszne, da się tych rzeczy nauczyć, a zasadniczo dzięki temu jesteście w stanie wyprzedzić. 90 osób, które zajmują się jaj zawodowo. Czyli korzystają? W jaki sposób to wpływa na Waszą robotę? To jest text wall, możecie sobie to poczytać później. W dużym skrócie, embedding pozwala Wam wsadzać własną wiedzę, czyli budować swoje paczki wiedzy, które wsadzicie do środka GPT, tak żeby to GPT, kiedy ma być na przykład obsługą klienta w Waszej firmie, wiedziało coś na temat tego klienta, wiedziało jakie ma reguły gry, jeżeli chodzi o obsługę tego klienta. W rzeczywistości nadajemy kontekst poniekąd rozmowie, wyciągając za pomocą embeddingu z naszej własnej pseudobazy danych konkretne informacje. Mamy fine tuning, który służy do dotrenowywania i do uczania sztucznej inteligencji tego dużego modelu, który już istnieje. Zazwyczaj są to serie gigantycznych qa które składają się z tysięcy linii. Jeżeli macie obsługę klienta, macie historię tych rozmów, wiecie, które były prawidłowe i dobre, to jesteście w stanie uwarunkować sztuczną inteligencję do tego, żeby wykonywała swoją pracę w zbliżony sposób do określonego modelu, który wy traktujecie, że jest prawidłowy. Oraz prompt engineering, czyli... Dużo zabawy za kulisami. Czyli rzadko kiedy, kiedy w jakimkolwiek produkcie opartym na GPT widzicie jakąś odpowiedź, a wcześniej mieliście swoje okienko, w którym widzicie nadal swoją wiadomość. Pomiędzy jednym a drugim jest mnóstwo ukrytych komunikatów, których Wy nie widzicie, bo osoby odpowiedzialne za system wprowadziły tam swoje trzy grosze, czyli act like an expert, consider being my consultant, i tak dalej. Takie brudne, niskopoziomowe haki, które powoduje, że nagle GPT staje się dużo bardziej użyteczne, dużo bardziej sensowne, jeżeli chodzi o pracę z nim na co dzień. Więc to są trzy podstawowe pojęcia i tak jak powiedziałem, sypialnia, yy, API i ogień, no, można to po prostu opanować naprawdę w niedługim okresie czasu. E, podstawowa architektura prompta, to było też wspominane, no zasadniczo jeżeli gadacie sobie z chat GPT, no to jest jak gadanie z żywym człowiekiem, ale w momencie, kiedy zapomnicie o tym, że to jest żywy człowiek. I przypomnijcie sobie, że to jest LLM, to możecie nagle lepiej konstruować te prompty, naprowadzając go w odpowiednią stronę, zabraniając mu określonych rzeczy, czy warunkując go według własnego uznania. Pierwotnie wspominałem jeszcze o tym, że macie cały czas za plecami tego duszącego giganta OpenAI, który zabrania wam stworzyć rasistowskiego nazistę. To jest fakt, więc musicie wiedzieć o tym, że wy warunkując... Jesteście poniekąd, cały czas walczycie z tymi wa warunkami nadanymi przez producenta danego modelu, który narzucił mu jakieś inne warunki. Więc zasadniczo w prompcie zasadniczo no, możecie po prostu, no, op opowiedz mi o tym, jaka jest pogoda, jaka była, przepraszam, odcięcie w 2021 roku przecież nastąpiło, jaka była pogoda w 2020, -20, w tym i takim siakim, owakim miejscu. To jest jakiś fakrzyła, tak? Tylko jeżeli LLM chcecie stosować do czegokolwiek, to dlaczego do takich rzeczy? To nie powinno służyć do takiej rzeczy. Jeżeli chcecie dokonać sumaryzacji danych, jeżeli macie jakieś rzeczy do przetworzenia, jeżeli chcecie się pobawić samym językiem, czyli wszystko począwszy od copywritingu, czy generowania odpowiedzi, która byłaby human readable dla użytkownika końcowego, tak stosujcie LLM-y. Tutaj muszę zrobić małą dygresję, bo zabrakło mi chyba planszy od tego, ale to musi wybrzmieć. Przez ostatnie Dosłownie dekady stosowało się wszędzie systemy eksperckie, począwszy od industrii przez systemy botów, jakieś tam obsługi klienta i i tak dalej. Tam gdzie pracujemy z jakimś data, stosowaliśmy jakieś tam systemy eksperckie. Wszyscy teraz mówią: "A, wszędzie będziemy stosować GPT". Nie. GPT powinno być stosowane tam, gdzie powinno być stosowane AI, gdzie musicie jakiś tam prosty reasoning stosować, ale w większości przypadków systemy eksperckie będą robiły dużo lepszą robotę. Owszem, GPT w kilku sytuacjach może się wydawać łatwiejsze i prostsze do zwodowania i będziecie robić to dużo szybciej, ale jeszcze trzeba pamiętać o tym, czym jest ten cały czat GPT, dajmy na to. Przeskoczymy sobie dalej. To wszystko macie w internecie, więc możecie sobie czytać. Eee, przypominam, czat GPT to jest mydło i powidło. Wie wszystko i nic. Generalnie nie jest ekspertem w żadnej konkretnej dziedzinie. Może się wydawać, ale w praktyce nie jest. Jeżeli chcecie, żeby wasz GPT gadał waszym językiem, którym wy chcecie porozumiewać się ze swoim klientem lub chcecie stworzyć do, z niego swoje wewnętrzne narzędzie, które będzie wam dostarczało danych, które wy chcecie, musicie go nakarmić odpowiednią wiedzą. I tutaj gorąco polecam embeddingi. No i jest kosztowne, no generalnie, no jakkolwiek by na to nie patrzeć, jeżeli patrzycie na swoje konto na OpenAI, wow, 18 dolarów, jak to wolno znika, że generalnie płacę za te tokeny i generalnie generuje mi te treści, chat GPT generalnie jest darmowy, za 20 dolarów macie to konto plus, ale w GPT płaci się za każdy token, jeden token to jest około 3 czwarte wyrazu i tak się wydaje, bo wszystko co my do niego wprowadzamy, wszystko co on do nas wypluwa, to, to licznik bije, dostajecie 18 dolarów na start, na początku wydaje się to być Bariera, której się nie da przekroczyć w ciągu miesiąca, tak? Ale w momencie, kiedy staje się to produktem, to nagle się okazuje, że ich ograniczenie do 120 dolarów na, na jedno konto to pęka w moment. Jest to kosztowna zabawa i musicie o tym pamiętać, bo to, że zrobicie coś, co będzie działało jako wersja beta, niekoniecznie później da się to zwodować po prostu jako coś, co by miało jakikolwiek zasięg i byłoby użyteczne dla klienta końcowego. Przeskakując dalej... Myśl kosztem tokenów. To jest podstawa, jeżeli chodzi o budowę promptów, mniej znaczy więcej. E, zasadniczo możecie naładować tam. Są ograniczenia GPT-35, GPT Turbo ma ograniczenie tam bodaj do 4000 tokenów, czyli można naładować tych słów, to no, można pół książki wpakować, i on będzie tak fajnie odpowiadać. Tylko jak pomyślicie o tym, ile za to płacicie, to się za, za, zaczniecie zastanawiać, ale, ale dlaczego ja tyle płacę, tak? No przecież to nie ma sensu. Znowu powtórzę embeddingi Podajcie kontekst. Wy nie musicie całej książki, tylko ten konkretny fragment, który jest potrzebny do tego, żeby ta wasza sztuczna inteligencja odpowiedziała na konkretne pytanie w konkretny zadany sposób. E, halucynacje wspominaliśmy wcześniej. To jest rzecz, która będzie się śniła mi po nocach dłuższy okres czasu, bo niby jest to rzecz prosta do rozwiązania, ale. To jest nierówna walka, gdzie zawsze my jesteśmy skazani poniekąd na niepowodzenie przy dużych modelach językowych. Nawet jeżeli to temperaturę, czyli tą kreatywność modelu zepniemy do zera, to generalnie rzecz biorąc, on będzie miał tendencję do tego, że będzie uciekać w niewyobrażalnie e, śmieszne czasami, ale niestety niepoważne rzeczy, które będą szkodziły Waszym firmom, jeżeli będziecie stosowali to po prostu zawodowo, tak? On będzie po prostu zmyślać. Halucynacja to jest. W Spowodowana bardzo wieloma różnymi warunkami. W dużym skrócie mogę was tylko ostrzec o jednym, który dotyka praktycznie większości osób, które zaczynają właśnie w sypialni hakować sobie tematy GPT-kowe. Jeżeli przetrenujecie model, to on zacznie halucynację. Przetrenowanie to znaczy, załadujecie źle przygotowane dane wejściowe, np. do embeddingu, albo nie daj, że zrobicie fine tuning. Nie bez powodu OpenAI open informuje wszystkich, że, ha, takie 500 pytań i odpowiedzi w ramach fine tuningu to jest minimum. Ja Wam powiem inaczej, 5000 to jest minimum. Przy 500 to on generalnie rzecz biorąc będzie gadać o wszystkim, tylko nie o tym, co wy byście chcieli, żeby on do Was odpowiadał. Więc to Was gorąco ostrzegam przed tym, żeby nie planować, że, ha, odpowiedział mi 10 razy dobrze, to może lądować na kliencie. Bardzo nie. Najlepiej odpalić sobie drugiego AI, który będzie odpytować pierwszego AI-a i w jaki sposób sobie to kwantyfikować, w jaki sposób sumaryzować i go sprawdzać. To jest akurat bardzo dobra rzecz. W większości przypadków będziecie korzystali z modelu do odpowiedzi do po prostu normalnej rozmowy, albo DaVinci. Albo gpt 35 Turbo, ale jak się pojawi czwórka, to pewnie z czwórki. Jak stosuję AD, czyli taką bardzo prymitywną, teoretycznie prymitywną AI z OpenAI, do tego, żeby robiła mi factual check, żeby sprawdzała po prostu, czy nie popłynął ten drugi chłopak gdzieś tam za daleko ze swoimi pomysłami, jeżeli chodzi o odpowiedzi dla klienta, i czy stał, nie stał się w międzyczasie właśnie tym nazistowskim rasistą, na przykład, dajmy na to. Overfitting, to mówiliśmy, skaczemy dalej. Wszystko będziecie mogli sobie przeczytać. A i kłamie. I to jest jedna z rzeczy, która padła przy jednym ze szkoleń, e, które gdzieś tam kiedyś prowadziłem i to jest rzecz, która mocno się wbiła w głowy ludziom i chciałbym Wam sprzedać taki krótki tekst, że... AI jest taki właśnie kłamliwy sześciolatek i musicie do niego tak podchodzić. To jest genialny idiot. On niby ma to całą wiedzę do 21, on GPT po prostu jest napakowane tym wszystkim, potrafi teoretycznie zrobić wszystko. Jest takie złudne wrażenie, że jest niemal wszechmocny, jeżeli chodzi o wykonywanie poleceń. Natomiast zasada ograniczonego zaufania, tak jak macie jeżdżąc po, ulicza, po ulicach Warszawy, razy dwa powinna wam towarzyszyć w tym przypadku, jeżeli chodzi o patrzenie na to, co wygenerował wam czat GPT, albo co wygenerował wam GPT. Przypomnę jeszcze inne rzeczy, wspominałem temperatura, ten wskaźnik od 0 do 2, gdzie 1 to jest teoretyczne 100%, to jest jak bardzo ma być kreatywna sztuczna inteligencja przy odpowiedzi. To są parametry, które wy macie do dyspozycji w, w, w API i w zasadzie, jeżeli korzystacie z tego parametru, to 0 sugeruje, że w ogóle nie będzie kreatywna i będzie odpowiadać bardzo rzeczowo i zawsze na temat. Nie, nie zawsze, więc trzeba niestety je sprawdzać. Świetna ilustracja z internetu, którą dzisiaj ukradłem, żeby wam pokazać jak generalnie rzecz biorąc działa Bing i to jest chyba najlepsza puenta tego czym jest GPT. Jest fantastycznym narzędziem, jeżeli wiecie jakie ma ograniczenia. Przeskakując dalej, operowanie zewnętrznymi danymi, no bo ten GPT będzie użyteczny dla was tylko w momencie, jeżeli będziecie go karmić swoimi danymi, żeby on robił te rzeczy, które wy byście chcieli, żeby on robił. Z jednej strony promptem będziecie go nakłaniać do tego, żeby wykonywał polecenia, z drugiej strony fajnie by było, gdyby miał te dane do środka wrzucone. I tak jak wcześniej wspominaliśmy, można robić to inżynierio prompta, czyli na przykład jeżeli ma odpowiadać w zakresie jakiejś książki, no to wkleję mu książkę, nie? Przeczytaj tą książkę, a na końcu napisz, teraz mi napisz na przykład podsumowanie, albo czy główny bohater jest pozytywny, czy negatywny, albo na przykład scharakteryzuj, nie wiem, cokolwiek bądź, co było napisane w obrębie tego gigantycznego prompta. Nie się to z celem, bo, no bo to jest bardzo e, niewygodna metoda, która wykorzystuje bardzo dużo tokenów i rzadko kiedy przynosi dobre rezultaty, kiedy robicie cokolwiek bardziej skomplikowanego. Dlatego od razu was tutaj wysyłano knowledge graphs e, do embeddingu. E, informacji na ten temat w internecie jest sporo. Brakuje mi tutaj niestety jednego slajda. Jest Lama Index, to jest do zapamiętania, albo GPT Index, to są takie, takie hasło, słowo klucz. Jak sobie znajdziecie biblioteki od tego, to nagle się okaże, że to jest... Milion razy prostszy niż mogłoby się spodziewać. Odpalacie po prostu prostą bibliotekę, która kroluje wam Discorda razem z klientami albo kroluje wam katalog, w którym macie jakieś tam rzeczy umieszczone i zasadniczo niby uczy tą sztuczną inteligencję, że ma korzystać z tych danych. W rzeczywistości te dane są poddawane jako kontekst do odpowiedzi, żeby sztuczna inteligencja wiedziała, w jakich ramach tak naprawdę ma udzielać tej odpowiedzi um, do, do waszego klienta końcowego. No i fine tuning. Od razu podpowiem Wam. W większości przypadków fine tuning, pomimo że zaczyna się bardzo miło, kończy się bardzo źle. Bo jeżeli nie macie gdzieś na pokładzie jakiegoś takiego bardziej zaawansowanego machine learning mastera, no to się rozbijecie o to, bo przygotowanie sesji QA, która byłaby sensowna i zjadliwa dla takiej sztucznej inteligencji, przynosiłaby odpowiednie rezultaty koniec końców, to jest troszeczkę trudniejsze zadanie, niż by się miało wydawać. No bo najprostsza rzecz pod słońcem. No mamy jakiegoś bota, który obsługiwał naszych klientów, albo mieliśmy po prostu grupę ludzi, która obsługiwała naszych klientów na czatach. No to bierzemy wszystkie te dane, mamy po prostu zdrowy wzorzec. Klient zadał jakieś pytanie, nasz specjalista coś tam odpowiedział. No przecież kopiuj w klej i ogień, tak? Nie. Niestety to tak nie działa, dlatego że to musi być potężnie zmoderowane i to stanowi także ogromnej sile OpenAI, który tworząc swój model bardzo pieczołowicie, bardzo głęboko u podstaw, pracował nad tym, żeby ta treść, która wylądowała w środku i to, jak oni dotrenowują ten system, była głęboko moderowana. Dlatego, jeżeli zaczynacie, zaczynajcie od embeddingu e, i od inżynierii prompta, później bawcie się w fine tuning. Quincy, teraz praktyka. Wreszcie przechodzimy do tego, co ja najbardziej lubię, ale musiałam zrobić krótki wstęp, żebyśmy mieli ten sam poziom wiedzy, bo tutaj było bardzo szeroko, ja starałam się troszeczkę węzić, żeby tego GPT pokazać wam, że nie jest taki straszny, z drugiej strony to po... Nie no, spokojnie. Trzy minuty mam? Dobra. Quincy. E, Zrobiliśmy sobie taki projekt, który cały czas trwa. Jest taki robocik, który ma być instrukcją obsługi do jakiegoś tam produktu. W tym przypadku gra planszowa z elektroniką, naładowane towarów, w środku, jak się masz, ma obsługiwać klienta z Francji, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z Azerbejdżanu jeszcze nie, bo tego języka akurat nie zna. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli chcecie sobie go zobaczyć, to możecie sobie tam tego QR-a zbadać, jak on wygląda w tej chwili. A my robimy go w takiej wersji, że będzie sobie na Discordzie, będzie sobie w aplikacji, w kompanionapie, będzie słuchać tego użytkownika, będzie do niego gadać. Część GPT-ową praktycznie mamy ogarniętą. Douczamy go tylko w tej chwili i to działa. I to jest dobry przykład, że nie potrzebujecie do tego gigantycznego podmiotu, to może zrobić kilku świrów takich jak ja. Usiądą, zrobią, nauczą i będzie to urządzenie, które można wykorzystać, taki młotek do wykorzystania w gruncie rzeczy do zbijania tych problematycznych klientów, którzy tam, a ja nie rozumiem, jak coś zrobić w grze. Tak? Już nie mamy żywego człowieka, który musi ich obsługiwać, tylko po prostu robi to automat. Ale robi to bardzo sensownie, robi to w sposób zabawny, potrafi zażartować z klientem i poprowadzi go od A do Z. Co więcej, sam się potrafi dalej nauczać, zwracać nam informacje, które my z powrotem rzucamy do embeddingu i lecimy dalej. Więc jest to e, bardzo ciekawy projekt, ale to tylko początek. Dlaczego? Dlatego, że no zasadniczo chatbot jest fajny, ale ja jestem robotykiem z wykształcenia, więc dlaczego on nie powinien mieć ciała? No to w, no ogień. No. Wygląda tak, bo go zrobiliśmy w 3D. Mamy drukarki 3D, mamy silniczki i inne rzeczy. E, mamy jeszcze do tego 11lapsy, które można wykorzystać do tego, żeby zrobić syntezę głosu, tego oryginalnego, który mieliśmy. Casey Mac Macbeth e, podkładał głos. Więc możemy go scyfryzować ponownie tak jakby, żeby nadać ten sam głos. Możemy użyć whispera do tego, żeby, żeby rozumieć to, do, co nas mówią ludzie, i stworzyć po prostu robota, który będzie gadać z ludźmi. W najnormalniej w świecie. Wysłać go po świecie, niech on sobie będzie w graniach, nie będzie sobie w jakichś innych misjach, niech da wywiad w Wired, na żywo, bo co się nie boimy GPT, przecież nie zrobi z niego rasisty, nie. Żeby to zrobić, kilka rzeczy trzeba wykonać, no, ale nagle bardzo szybko się okazało, że te wszystkie rzeczy to jest know-how, który my mamy tutaj w Warszawie i trochę Falei. I to nie jest tak, że to do tego potrzeba 200 osób i to jest projekt na rok i tak dalej. Najwięcej czasu zajmie druk 3D najprawdopodobniej, bo to jest trochę więcej roboty nad tym. Ale to jest dobry przykład. Nikt tego wcześniej nie zrobił. Rok temu bym w ogóle nigdy nie podjął się tego typu projektu. W tej chwili Artur Koraśński, który do mnie przeszedł, zbił ze mną piątki i powiedział, Max, rób, no, jak nie ty, nie teraz, to kiedy? No, za chwilę będzie tego odgroma. I taka jest rzeczywistość. Za chwilę będzie mieli wirtualnych aktorów, z którymi będzie można sobie pogadać. Już. W, w Disneyu kombinują nad tym, żeby zrobić zwirtualizowane, fizyczne persony z Gwiezdnych Wojen, które będą stały sobie w Disney Worldzie, z którymi będzie można sobie pogadać. One będą gadały oryginalnymi głosami, będą tak samo wyglądały, no i generalnie po prostu będzie totalny szał. Jeżeli kibicujecie temu projektowi, to za kilka miesięcy zapraszam gdzieś tam na jakieś YouTube podglądać, albo pewnie będziemy go mieli go w Warszawie, żeby zbić z nim piątkę z tym jednym z kikutów. I ponadto jeżeli zasmakowaliście w GPT i chcielibyście się dowiedzieć więcej, to za pozwoleniem organizatorów dostaliśmy takie zielone światło. Artur Korasiński, ja, Tomek Kolinko i Pamela Krzypkowska z Microsoftu szykujemy taką jazdy bez trzymanki, 8 godzin głębokiego zaglądania pod maskę Quincy'ego, innych projektów, żeby zobaczyć w jaki sposób buduje się beddingi, uczy się te systemy, tak żeby one robiły to, co wy byście chcieli, żeby one wykonywały. I to nie będzie tylko o GPT, będzie także o lam że nie jesteście skazani na OpenAI, możecie korzystać z różnych dużych modeli językowych, co powoduje, że ryzyko maleje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli chcecie zajrzeć sobie na szkolenie następne, to ciach, możecie sobie wyklikać, mogę odpowiadać dziękujemy. Wielkie brawa, Max. Jeszcze raz dla Ciebie również oto magiczna bluza od nas. Bardzo dziękujemy za prezentację. Słuchajcie, szybkie dwa pytanka. Bardzo proszę, tu kolega pierwszy jest. Ale tak szybciutko, szybciutko. Krótkie pytanie. Dziękuję bardzo. Proszę, takie pytanie pod tytułem, idą wybory, tak? I do tej pory mieliśmy farmy tro troli, a, a z, uży używając ChatGPT, GPT, automatyzując i tak dalej, to jak ty podchodzisz do tego ryzyka, że będzie tak dużo treści, tak jak sam powiedziałeś, że jest tak dużo treści, że już nie przetwarzasz? Nie? To, to jak duże według ciebie jest ryzyko, że, że za chwilę wszystkie te nasze ścianki zaleje po prostu milion jakichś sterowanych bezsensownych wiadomości? To działa w obydwie strony. Można także stworzyć narzędzia, które będą wychwytywały troli nieprawidłowe zachowania. I co więcej, akurat nie w Polsce, bo znowu mówiliśmy o tym, że. Government wolno reaguje, że gdzieś tam się obudzi może w 20-30, wow, ej, jaj, musimy zacząć to stosować, ale prawda jest taka, że za granicą, na przykład Atlanta, szykując się do wyborów lokalnych, znajomi z, biu z biura burmistrza szykowali się właśnie do tego, żeby stworzyć narzędzia. Początkowy miał być to system ekspercki, który miał badać e, to, co się pojawia w internecie, żeby mowy nienawiści i tak dalej wyłapywać poniekąd półautomatycznie. Pytanie było takie, co ty sądzisz, nie? to znaczy, jeżeli w Google wpisujesz. Nazwę znanego produktu, i pierwsze trzy wyszukiwania to są skamy, to, to kto będzie wyścig to, to będzie wyścig zbrojeń, i to będzie działać po obydwu stronach. Niestety, powiem Ci, że siło rzeczy, patrząc na przeszłość, będą wygrywać ci, którzy będą z kamerami na początku, ale to potrzeba po prostu upływu czasu, żeby stworzyć lepsze narzędzia.